ja tobie gruszeczka w sadu kosztowaty. Oj, kolednia tajny luby, uloniane broty, bo ja tobie gruszeczka w sadu kosztowaty. Oj, na bojki, pane brata, na bojki, na bojki, na bójkę mi w dom grają trzeci w kule łojki. Oj, na bojki, pane brata, na bojki, na bojki, na bójkę mi w dom grają trzeci w kule łojki. Bojkowska Kołomyjka z wstępem z Lubelskiego. A teraz będzie można usłyszeć głos mamy Andy'ego Warhola, czyli Julii Warholi, która całe życie marzyła o tym, żeby być sławną artystką. Mieszkała niedaleko stąd. Niedaleko stąd się urodziła, później wyemigrowała do Stanów. Ciekawa bardzo kobieta. Julia Warhola. Thank you.
bardzo dziękujemy. To była taka piękna ballada z Łemkowszczyzny, bo Julia Warhola sama uważała się za Łemkinię. Właściwie mówiła o sobie, że jest Rusinką i bardzo, bardzo była wierna swojej tradycji i nawet jak długo mieszkała w Stanach, to codziennie chodziła do cerkwi i zaciągała tam o dziwo perwersyjnego Andy'ego Warhola i razem z nią każdą niedzielę chodził na mszę. Cóż, ale była też ciekawa, bo to była silna osobowość i co ciekawe wybierała właśnie takie pieśni o silnych kobietach, tak jak następna o dziewczynie, która została zmuszona do małżeństwa. Wiadomo, dawniej takie historie często się zdarzały, ale w pieśni słychać, że dziewczyna się opiera bardzo mocno i nawet jak ją wysyłają daleko, daleko za góry, to ona mówi, że zmieni się w ptaszkę i sobie przeleci przez te góry. Da Latynia. Thank you.
Dziękujemy serdecznie i teraz zapraszamy do wysłuchania znowu ballady. Jest to pieśń Czerwona róża Trojaka. Również jest z repertuaru Julii Warholi, ale wiem, że też ta pieśń funkcjonuje w języku polskim, więc jeśli ktoś zna, to zapraszam sobie do nucenia, śpiewania Czerwona róża Trojaka. Teraz zaśpiewam Czerwona róża Trojaka. Czerwona róża Trojaka,
Dziękujemy ogromnie. Następny utwór będzie z samymi instrumentami, więc to jest utwór nasz autorski. Jeden z najstarszych z naszej pierwszej płyty u Stefana. Thank you.
Drodzy Państwo, większość naszych utworów to pieśni ludowe z tego regionu tutaj i Bieszcza. To są pieśni łemkowskie, bojkowskie, ale także inspirujemy się pieśniami z innych terenów. Są to też tereny polsko-ukraińskie, przygraniczne. I tak jest też z tą następną pieśnią. Oj, ne budu, ne budu, jest to pieśń z Wołynia, z okolic, z polsko-ukraińskie terytoria. Wołyń, oj, ne budu. Ворогів, чужих кров'ю, я ворогів.
Dziękujemy. Dzisiaj jest wyjątkowy koncert, bo zaprosiliśmy na koncert naszego wspaniałego przyjaciela, trębacza. Zresztą dało się słuchać, że jest wspaniały, prawda? Tomasz Nowak. To jest też muzyk z Podkarpacia, także bardzo bliskie mu są te melodie. I właśnie wracamy też do naszego regionu. Pieśń łemkowska, obrzędowa, weselna. Lita ptaszok, popit daszok. Thank you.
Dziękujemy. I tak oto weselna pieśń przerodziła się w taką miszmaszową, jazzowo-folkowo-ludową balladę. I następna pieśń będzie w podobnym charakterze. Z tym, że jest to pieśń, która przez długi czas funkcjonowała jako ludowa, a później okazało się, że ma znaną autorkę, Marię Pidiriankę. I jest to kołysanka, którą słyszałam przez pół dzieciństwa chyba i też cały czas myślałam, że jest ludowa pieśń. I zagramy ją teraz. Jest o tym, że dzieci małe, pewnie na całym świecie, marzą o bezpiecznym domu. To natomiast traktuje o Ukrainie, także troszkę na czasie. Oj, misiacy, misiaczeńku. Kołysanka. Thank you.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Następna pieśń jest również z rejonu Lubelszczyzny. I jest to pieśń Powiedz Rzemi z pierwszej naszej płyty, czyli ma z 20 lat w naszej aranżacji oczywiście, no bo wiadomo, że jest starsza, jak jest ludowa. Zapraszamy, troszkę będzie żywiej. Jest zimno, może to nas troszkę ogrzeje. Powiedz Rzemi. Grzejesz, Maciek. Thank you.
Dziękujemy ogromnie. I ostatni nasz utwór nazywa się Watacha. Jest to jeden z wielu naszych utworów, które jakimś szczęśliwym trafem trafiły do telewizji. Dzięki temu dużo osób też nas poznało i bardzo się cieszymy z tego powodu, bo nagle po 20 latach ludzie zaczęli pisać, gdzie wyście się ukryli przez tyle lat. Także jednak magia telewizji, serial Watacha i nasz utwór Watacha, nie chodź do Wataszków.
oczywiście muzycznym, technicznym, wokalnym i tak dalej, zaznaczono także wątki technologii i fizyk. Oczywiście w takim razie to może Polka na 7.